Księżna Kate jednak weźmie udział w paradzie Trooping the Color? Informator wyjawił, gdzie się pojawi. Fani rodziny królewskiej będą zachwyceni. Księżna Kate zniknęła w grudniu 2024 roku, by w marcu, po kilku tygodniach niepokoju o nią, przekazać fanom, że choruje na raka. Kate poddaje się leczeniu i przechodzi chemioterapię. 14 czerwca 2024 roku przekazała, że może pojawić się podczas święta Trooping the Color. Księżna Kate zapowiada swój powrót. Długo oczekiwana wiadomość od księżnej Kate wlała w serca fanów rodziny królewskiej otuchę i nadzieję. Kate przekazała, że choć ma gorsze i lepsze dni, to jednak jej leczenie przynosi efekty. Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy. W dni, w których czuję się wystarczająco dobrze, z radością angażuję się w życie szkolne, spędzam czas na rzeczach, które dodają mi energii i pozytywnego nastawienia, a także zaczynam pracować w domu. Co ważne, księżna Kate dała znać, co zamierza robić podczas Trooping the Color, czyli oficjalnych obchodów urodzin króla. Z niecierpliwością czekam na udział w paradzie urodzinowej króla w najbliższy weekend z moją rodziną i mam nadzieję, że latem dołączę do kilku publicznych wystąpień. Księżna Kate na paradzie Trooping the Color. Anonimowe źródło przekazało US Weekly, że księżna rzeczywiście ma zamiar pojawić się podczas parady. To oznaczałoby, że poddani zobaczą ją po raz pierwszy od nabożeństwa bożonarodzeniowego. Będzie w powozie z dziećmi, księciem George'em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem, Redaktor, wyjawił informator, fan Kate mogą zatem z niecierpliwością przyglądać się transmisji, by znaleźć powracającą do zdrowia księżną.